Trudno wyobrazić sobie kalendarz uroczystości szkolnych bez obchodów Dnia Babci i Dziadka. To właśnie oni, tuż obok rodziców, najmocniej wspierają i motywują swoje wnuczęta do postępów w nauce. Dzieci z przedszkola publicznego w Ciężkowicach specjalnie z tej okazji przygotowały część artystyczną poświęconą swoim dziadkom. Witać gości to nie sztuka, potrafią mi mali, a na dowód za to prawda mnie tutaj przysłali. Więc kłam się w lewo, w prawo, a jak wam się spodoba, to nabicie brawo. Ciuć se pójdzie ci myślę. Pani nosiły gruzek dlały przy lada okazji. Od mnie taka starty jeszcze nie jestem. Dziadziu, czy za twoich dziecinnych lat były karoce i gramofony z tubą? Ależ nie, taki stary to ja nie jestem. Dzisiaj obchodziliśmy święto babci i dziadka. Jest to najpiękniejsze święto, uważam, z takich świąt rodzinnych, ponieważ no, w tej sali zgromadziły się aż trzy, a niejednokrotnie cztery pokolenia, bo były dzieci, byli rodzice, którzy przygotowywali część tą słodki poczęstunek. Byli dziadkowie, no i byli też pradziadkowie. Wiemy po tym, że w trakcie robienia prezentów każde dziecko deklarowało, kto przyjdzie, kogo jeszcze ma. Także bardzo długo przygotowywały nauczycielki część artystyczną. W tym roku była to taka biesiada z babcią i dziadkiem, troszeczkę tańców współczesnych, troszkę ludowych. No, bardzo się cieszymy, bo co roku dziadkowie, solenizanci właśnie tego dnia dopisują swoją obecnością, jest ich bardzo dużo, wszyscy są wzruszeni, wdzięczni. Dzieci zadowolone, dumne. Podobał się występ dzieci? No dobrze, jak dzieci, fajnie, no zawsze dzieci, a zawsze ja dzieci to elegancko, ja to jak małe, to maluchy to. A pani wnuk, wnuczka występowali? Wnuk. Występował jako kto? Jako góral. I jak się podobało? Jest pani dumna? No pewnie. Dobrze. Maluch taki. Dobrze. Bardzo ślicznie, bardzo ładnie było. A pani wnuk, wnuczka występowali? Dwa wnuki. I jaką rolę dziś odgrywali? Jeden góral, góralem był, a Miłoszek, ty czym byłeś? Chyba krakowiakiem, nie wiem, krakowiak był, razem z tymi dziećmi tańczył. I babcia dumna? Tak, bardzo jestem dumna. Byłam z zeszłego roku, w tego roku też, tak jestem bardzo dumna. No jestem zachwycony, dzieci śmiałe są i to... Ja uważam, że takie występy są kształcące. Dzieci, taki pierwszy krok do obycia się z mikrofonem, z publicznością, z dziadziami, z rodzicami swoimi, bo widzę, że sala była przepełniona w remizie strażackiej i dzieci przygotowują się dość długo do tego występu, także mają próby i ja w szkole podstawowej, czy w gimnazjum mówię, że to jest forma kształcenia, takie właśnie przygotowanie takiej akademii i przeżycie równocześnie dla dzieci. Kocham mocno babcię i dziadka, to nie żarty moi. Dziś życzenia i składamy, by 100 lat jeszcze żyli. 100 lat, 100 lat.